Nie wiadomo dlaczego siadł za kółkiem, choć ustalono, jak wszedł w posiadanie auta. Skutki nocnej wycieczki bardzo młodego kierowcy okazały się poważne na tyle, że jak informuje Sejneńska policja, chłopak stanie przed sądem rodzinnym. W piątkowy wieczór, a właściwie już nocą, bo około 23:00 do dyżurnego sejnyjskiej policji wpłynęło zgłoszenie, że ktoś staranował ogrodzenie jednej z posesji w gminie Giby. Na uszkodzeniu płotu jednak się nie skończyło. Na podwórzu znajdowały się dwa inne pojazdy i one również zostały uszkodzone. Były też meble ogrodowe, które uległy zniszczeniu. Uszkodzona została elewacja domu. Ale co najważniejsze, niestety był tam również człowiek. Przy domu, na podwórku siedział 41-letni mężczyzna, który nie zdążył uciec przed autem kierowanym przez 15-letniego chłopca. Mężczyzna został ranny i trafił do szpitala. Młody pseudokierowca, korzystający z nieuwagi matki, po prostu wziął kluczyki od samochodu, a w następnej kolejności samo auto. Nie jechał sam. Towarzyszył mu kolega, rówieśnik. Ten stracił na odwadze, gdy zorientował się, co się wydarzyło, i wystraszony uciekł z miejsca zdarzenia. Nastolatek, próbujący kierować autem matki, stanie teraz przed sądem rodzinnym.